Bestviosol choroby przenoszone przez glebę informacje praktyczne. Cześć, jestem Miguel i jestem patologiem roślin, co oznacza, że badam choroby roślin. W tym filmie Bestviosol znajdziesz wyjaśnienia na temat chorób przenoszonych przez glebę, jak je rozpoznać i dlaczego są one ważne. Choroby przenoszone przez glebę są wywoływane przez organizmy żyjące w glebie, które infekują korzenia, kłącza, cebulę lub bulwy roślin. Gleba jest zamieszkana przez różnorodność bardzo małych żywych organizmów. Większość z nich bierze udział w degradacji materii organicznej, przyczyniając się do przekształcania odpadów organicznych w mineralne składniki odżywcze i materia organiczną, Niezbędno do żywienia roślin i utrzymania zdrowia gleby. Chociaż praktycznie wszystkie te organizmy są korzystne dla roślin, niewielka ich liczba może zakłócać normalne funkcje rośliny, powodując w ten sposób choroby roślin. Mikroorganizmy wywołujące te choroby nazywane są patogenami przenoszonymi przez glebę. A choroby klasyfikuje się jako choroby przenoszone przez gleby, ponieważ organizmy wywołujące choroby spędzają cały lub część swojego cyklu życia w glebie. Istnieje kilka ogólnych objawów zwykle związanych z chorobami przenoszonymi przez glebę. Wiele objawów pojawia się najpierw na korzeniach lub podstawie łodygi, ponieważ są to części roślin, które mają bezpośredni kontakt z glebą. Nicienie powodują uszkodzenia lub deformację korzeni, grzyby powodują martwicę, gnicie tkanek lub raki. Niektóre patogeny mają bezpośredni wpływ na jakość zebranych plonów, np. u marchwi. W innych przypadkach grzyby kolonizują naczynia ksylemu po przeniknięciu przez korzenie, co prowadzi do zmniejszenia pobierania wody i składników mineralnych. W konsekwencji objawy żółknięcia i więdnięcia rozwijają się na późniejszym etapie. Gorące i suche warunki przyspieszają rozwój objawów choroby. Objawy można pomylić z niedoborem wody, dlatego prawidłowa diagnoza jest kluczowa, aby wiedzieć, czy to patogen jest odpowiedzialny za objawy. Diagnoza pozwoli na efektywne zarządzanie glebą w przyszłości. Jednym z problemów w rozpoznawaniu chorób przenoszonych przez gleby jest to, że we wczesnym stadium rozwoju choroby nadziemne, czyli rośliny takie jak liście lub łodygi, nie wykazują objawów. Możliwe jest również, że objawy w części nadziemnej nie występują. Może się to zdarzyć, gdy presja chorób nie jest zbyt silna. Mimo to, nawet przy braku wyraźnie rozpoznawalnych objawów. Wzrost roślin może być ograniczony, a wydajność zmniejszona. W przeciwieństwie do chorób przenoszonych drogą powietrzną, których objawy są zazwyczaj wyraźnie widoczne, a ich znaczenie jest czasem przeszacowane, wpływ chorób przenoszonych przez glebę jest często niedoceniany, ponieważ nie widać wyraźnie objawów. Gdy warunki sprzyjają rozwojowi choroby przenoszonej przez glebę, cała uprawa może zostać utracona. Co jest katastrofalne dla hodowcy? Na przykład Verticillium dahliae, grzyb, który wnika w korzenie, a następnie atakuje tkanki naczyniowe podatnej rośliny, powoduje więdnięcie, a później śmierć całej rośliny. Inne patogeny grzybowe, na przykład Coquode trichum, mogą niszczyć korzenie zainfekowanej rośliny, które nie są już w stanie pobierać wody i składników odżywczych. W rezultacie Wzrost roślin jest zahamowany, a plony zostaną zmniejszone. Nicienie pasożytujące na roślinach mogą również powodować straty zarówno pod względem wydajności, jak i jakości. Niektóre nicienie są wyspecjalizowane w jednej rodzinie botanicznej lub gatunku roślin, np. nicienie ziemniaka, które zarażają tylko ziemniaki. Inne gatunki nicieni są polifagiczne, co oznacza, że zarażają one różne uprawy. Nicienie guzaki, gatunki Meloidogene należą do tej grupy i powodują problemy w dużej liczbie upraw w całej Europie. Wraz z wycofaniem zużycia bromku metylu, silnego i skutecznego chemicznego fumigantu glebowego, grzyby i nicienie przenoszone przez glebę nabierają coraz większego znaczenia. Ze względu na straty spowodowane przez patogeny przenoszone przez glebę, wiele uwagi i wysiłku poświęca się dezaktywacji i eliminacji jak największej liczby patogenów w glebie przed założeniem nowej uprawy. Aby to osiągnąć, stosowano bardzo toksyczne chemiczne fumiganty lub parę. Jednak dezynfekcja gleby przy użyciu tych metod jest droga i szkodliwa dla wszystkich żywych organizmów w glebie w tym pożytecznych mikroorganizmów. Przez dziesięciolecia intensywne rolnictwo nadużywało i niewłaściwie stosowało chemiczne środki dezynfekujące gleby, ograniczając w ten sposób wszystkie formy życia na glebach uprawianych, co ma ogromny wpływ na naturalną żyzność gleb. Odtworzenie życia i zdrowia gleb jest możliwe. Kilka praktyk może przyczynić się do przywrócenia lub utrzymania poziomu żyzności oraz pomóc w uniknięciu i zmniejszeniu nasilenia ognisk spowodowanych chorobami przenoszonymi przez glebę. Niektóre z tych praktyk są promowane przez bestwiosol, takie jak kompost i dodatki organiczne. Obejmują uprawy i nawozy zielone, beztlenową dezynfekcję gleby i biosolaryzację z których wszystkie są gotowe do zastosowania i wprowadzenia.